Cześć, z tej strony Freaks, a w dzisiejszym programie ładuje mi się zły kamuflaż. Strzelam do Włocha i znowu strzelam do Włocha. Czołem, z tej strony Freaks po raz drugi i witam na pokładzie Thunderbolta. Wczoraj jakoś strasznie nosiło mnie, żeby zagrać Thunderboltem. Najpierw próbowałem 28, potem 25, potem skończyły się bitwy, w których mogłem zagrać Thunderboltem i zostały tylko bitwy Niemców na ruskich. Ale tak się składa, że Ruscy też mają Thunderbolta. Także tego wybrałem i tym lecimy. Jest to Thunderbolt 27. Efektywnie chyba nie różni się niczym od wersji 25. Tutaj macie jej wykres. No i cóż, Thunderbolt jak to Thunderbolt. Będzie trzymał moc do bardzo dużej wysokości i tak naprawdę ten samolot zaczyna właśnie kwitnąć tak powyżej 4000 metrów. I raczej wskazane jest nim latanie przede wszystkim wysoko i przede wszystkim szybko. A teraz mem ostatnich dni. Tym razem jego autorem nie jest Franek, a Kwadratowy. Bardzo tematyczny, autorski i śmieszny. Wszystkie trzy kryteria spełnione. Gratulacje. I wracamy do akcji. Na wysokości 4000 metrów są już smugi kondensacyjne, więc samoloty, no ciężko jest im się ukryć. Lecimy na czołówkę. Okazuje się, że jest to BF-109F, który dostaje łomot już w pierwszym przelocie. Wiecie, jest powód, dla którego Thunderbolt był uznawany za samolot, który miał najcięższe uzbrojenie w trakcie II wojny światowej. No bo umówmy się, że pod względem wyżygu ołowiu ciężko jest przebić 8-12. I jak najbardziej z tego korzystamy, tym bardziej, że mamy bardzo dużo amunicji. Używam amunicji na cele naziemne. Teoretycznie smugowa tak jest lepsza, ale na cele naziemne po prostu bardziej mi się podoba i lepiej wygląda estetycznie. I tylko i wyłącznie z tego powodu używam amunicji na cele naziemne. No i też być może dlatego, że troszeczkę więcej widać, kiedy strzelacie amunicją, która nie składa się z samych smugaczy, tylko ma jakieś tam przerwy na pociski przeciwpancerne. Tutaj kontemplowałem, czy nie dobić tego BF-a, ale zdecydował za mnie, skrzydło mu odpadło. Także 1-0, a teraz piękne ujęcia z kamer zewnętrznych. Widzicie, że ten BF na szczycie pętli jakoś tak dziwnie postanowił opaść. Nie wiem, czy było to związane z uszkodzeniami, które oberwał w trakcie czołówki. Tak czy owak, umożliwiło mi to na klapach dokręcenie się do niego i umieszczenie do kilku kilogramów pocisków w jego samolocie, który tego nie wytrzymał. Lecimy dalej i bliźniacza sytuacja. Też BF, też wysokość blisko 4000 metrów. Natomiast jedyna różnica jest taka, że do BF-a 109 należy dodać jedyneczkę, ponieważ jest to BF, ale 110. Także to samo, czołówka, najprawdopodobniej otworzyłem ogień troszeczkę za wcześnie. No ale BF-110 jest dużo mniej groźnym samolotem niż BF-110. Co ja powiedziałem? Miałem na myśli, że BF-110 jest dużo mniej groźnym samolotem niż BF-109. A chyba powiedziałem na odwrót. No whatever, największym z moim zmartwieniem jest to, żeby nie oberwać od strzelca. Natomiast ten strzelec również nie jest jakoś bardzo groźny, bo to są tylko i wyłącznie siódemki. A Thunderbolt troszeczkę pocisków przeciwnika potrafi przyjąć. Widzicie już w lewym, w dolnym rogu, przepraszam, że jestem w miarę poobijany po starciach, chyba z tym samym panem wcześniej, których wam nie pokażę, gdyż były dosyć chaotyczne. Ale tak naprawdę ten gościu może, zobaczcie, on może mnie trafiać, ale jakoś nie robi to na Thunderbolcie większego wrażenia. No i tutaj widzicie cenę, którą płacimy za to, że mamy dosyć duży rozrzut karabinów, że obejmuje on owszem większą powierzchnię, natomiast w takich sytuacjach, kiedy przeciwnik jest bardzo blisko i najedzie się na jego samolot celownikiem, to czasem po prostu przeleci wam pomiędzy karabinami. Te karabiny są rozstawione dosyć szeroko. A teraz mój ulubiony typ ujęć. I lecimy dalej.
A więc zauważyłem dosyć dużą kropkę. Pytanie, co ta kropka tutaj robi? Pewnie to jakiś bombowiec, który nie do końca ogarnia, jak się leci, bo tak naprawdę widzicie, że po końcówkach skrzydeł, że on niemalże staluje. No i okazuje się, że mam rację. Także trafiamy go piorunem. Wiecie, taki żarcik z nazwą Thunderbolt. I idziemy do góry, ponieważ widziałem, że tuż obok niego była kolejna kropka. A więc... wychodząc z założenia, że jest to jakiś myśliwiec, który nie ma absolutnie nawet zbliżonego, jakby zbliżonej ilości energii do mojej, no po prostu wychodzimy świecą do góry i mam nadzieję, że ten gościu się do mnie po prostu wystaluje i zrobimy mu hammerheada, czyli manewr, w którym samolot z mniejszą ilością energii próbuje podążyć za samolotem, który wyciąga go świecą do góry, no i po prostu stalujemy tuż nad nim. No i próbujemy go trafić. Tutaj troszeczkę niefartownie się obróciłem, gościu schował się pod moim nosem i tylko dlatego może dziękować, że pozwoliliśmy mu żyć. Jak widzicie, było to dosyć niefortunne, bo gościu mógłby spaść już tu i teraz. Ale niestety gruby nos Thunderbolta mi go zasłonił, ale cały czas mamy przewagę energii nad nim, aczkolwiek już troszeczkę mniejszą niż poprzednio. Ale nadal na tyle znaczną, że możemy po prostu wyjść świecą do góry, zrobić jakąś taką pętlę zmodyfikowaną nieco, żeby zostać troszeczkę dłużej na górze i zmusić go do zmniejszenia prędkości swojego samolotu i dać mu iluzję, że może we mnie trafić. Tutaj mało co nie wpadłem w korkociąg, na szczęście udało mi się powstrzymać samolot przed przekręceniem się brzuchem do góry jak martwa ryba. No ale na całe szczęście udaje się na spokojnie to ogarnąć. No i BF jest po prostu za wolny, żeby cokolwiek zrobić. Otrzymuje naprawdę sporą dawkę dwunastek. No i tak naprawdę reszta to już będzie tylko i wyłącznie formalność. Jeszcze oprócz tego, że naprawdę obiliśmy mu silnik i to bardzo mocno, bo dymi się na czarno, to jeszcze urwaliśmy mu pół ogona, podziurawiliśmy skrzydła. No z 8-12 ciężko się dyskutuje, jeżeli leci się w samolocie, który naprawdę nie lubi uszkodzeń. Tak naprawdę, o ile dobrze pamiętam, to Thunderbolt waży około 6 ton, natomiast B waży tych ton 3, także waży około połowy tego co my. No i jakby owszem, jest to zwinny samolot, ale pod względem wytrzymałości no absolutnie nie ma podejścia do Thunderbolta. No i kończymy jego cierpienia, trafiając go w pilota. I BF kończy swoją podróż na jednej z kurskich łąk. I niestety ubolewam bardzo nad tym, że nie widzicie mojego kamuflażu, ponieważ przylepiłem sobie przed tą bitwą taką dużą czerwoną dwójkę na pokrywie silnika i bardzo mi się taki typ malowania podoba na Thunderbolcie. Natomiast tutaj widzicie mój stary kamuflaż z małym serduszkiem podkadłubem, a tutaj terapeutyczne rozwalenie tego samego Włocha, który nadal nie może nauczyć się, żeby jakby utrudnić przeciwnikowi celowanie, trzeba lecieć szybciej niż 180 na godzinę. No i widzicie, że nawet ta amunicja na cele naziemne może i nie jest najlepsza, ale sama jej ilość i fakt, że samolot przeciwnika nie leci zbyt szybko, sprawia, że no, samoloty się rozpadają. A tutaj ostatnia już dzisiaj walka, mianowicie Foka 190 kontra Hurricane i kontra Yak 9. Who would win? Odpowiedź brzmi Thunderbolt, ponieważ nikt inny, jak widać, nie umie tutaj celować. Foka wystawia się do góry i w decydującym momencie spada jej skrzydło i gościu wpada w taki jakby trochę dziwny korkociąg i tylko dlatego nie rozwalam go tu i teraz. Także gościu, można powiedzieć, przedłużył swoją agonię o te kilka sekund, no ale jeżeli ktoś wpadnie w korkociąg i jeszcze zostanie trafiony przez Thunderbolta w silnik w trakcie tego korkociągu, no to zbyt daleko nie zaleci i niestety pan Krzysiu podłoga również kończy swoją przygodę, tak samo jak
wszyscy moi rywale dzisiaj w P47D Thunderbolt. Jest to naprawdę super samolot. Myślę, że będę latał nim dużo częściej na symkach. Natomiast największy problem w lataniu samolotami, które lubię na symkach, jest taki, że nie mogę ich ciągle nagrywać, bo umrzecie z nudów. Także będę musiał jakoś sobie te moje podniebne wyprawy urozmaicać. Ale zobaczymy. Jeszcze mała informacja dla tych, którzy chcą wspierać kanał. Obecnie, jak widzieliście, no niestety mój internet jest w takim stanie, że najprawdopodobniej nie będę prowadził streamów w najbliższych miesiącach, do momentu, aż się może przeprowadzę na studia i wtedy tą procedurę wznowię. Natomiast obecnie, jeżeli ktoś chce wesprzeć kanał, to polecam Patreona albo wspieranie na YouTubie. Tam uruchomiłem kilka różnych progów, także myślę, że każdy, jeżeli chce wspierać kanał, to znajdzie coś dla siebie. Każda pomoc jest oczywiście bardzo, bardzo serdecznie, jak to nazwać, doceniana. Także dzięki, uwielbiam was wszystkich. No i co, czołgiem i do usłyszenia.